chcielibyśmy no, być skoncentrowani przez całe 90 minut. Niestety błąd przydarzył nam się przy dośrodkowaniu z prawej strony Wigierz, straciliśmy pierwszą bramkę. W drugiej połowie szukaliśmy wyrównującej bramki i stąd zmiana Janika, który nieźle grał w pierwszej połowie, spełnił swoje zadania, natomiast postanowiłem, że będziemy szukać bramki wyrównające. No niestety ta bramka na 2-0 podcięła zespół mojemu zespołowi i do końca no, nie złapał właściwego rytmu, aczkolwiek bardzo chciał. Musimy szukać punktów gdzie indziej. Spotkaliśmy się z dobrą drużyną. My na razie nie prezentujemy tego poziomu, jaki bym chciał w tej rundzie i na pewno musimy się nad tym pochylić. No dobrze, jeszcze najbliższa przyszłość właśnie, Garbarni, te plany, bo to chyba będzie ten silny rywal Motor, tak? Nie, no dla nas jest każdy rywal jest silny, bo do tej pory na 4 mecze 3 przegraliśmy, także te wyniki pokazują, że każdy rywal jest dla nas wyzwaniem i też tak będzie w następnej kolejce. Tak jak mówię, no martwi mnie to, że na treningach przede wszystkim, na sparingach chłopcy pokazują dużą pasję, dużą jakość, natomiast nie może się to jeszcze przełożyć na mecze ligowe, ale to też jest czwarta kolejka, też spokojnie, też nie panikujmy, nie panikuję ja, bo wiem, że piłka to jest raczej konsekwencja, cierpliwość, upór i w ten sposób do tego podchodzę. No to jak najszybciej tych sukcesów w meczach ligowych. Dziękuję, a Wigrom gratuluję. Wszystkiego dobrego. Trener Suwalski Wigier po wygranym meczu z Garbarnią Kraków 2-0. Nareszcie, panie trenerze, gratulacje. Proszę o ocenę tego meczu. Dzień dobry, dziękuję bardzo za gratulacje. No trochę się naczekaliśmy na zwycięstwo w meczu domowym. Jeśli chodzi o ocenę tego meczu, wiedzieliśmy, że będziemy drużyną, która częściej będzie przy piłce. Tak jest praktycznie w każdym spotkaniu, które gramy. I to my jesteśmy głównie kreatorami tego, co się dzieje na boisku. No i pod każdego rywala musimy się przygotować z drobnymi zawsze korektami. Mamy swój model gry, system gry. Natomiast pewne rotacje na pozycjach musimy wdrażać. No i dzisiaj to wyglądało solidnie, mimo tego, że wiadomo, że były trudne warunki takie do grania, bo jeszcze ten padający śnieg. Natomiast no byliśmy dzisiaj drużyną, która przede wszystkim była trochę skuteczniejsza. Te ostatnie spotkania na pewno nie zasługiwaliśmy na porażki, natomiast no nie mieliśmy takiej siły woli, żeby wepchnąć tą piłkę do bramki. Można było mieć odczucie przez pierwsze pół godziny, że jest powtórka z rozrywki, bo strzeliliśmy w poprzeczkę, bo gdzieś tam nie potrafiliśmy tej piłki wbić praktycznie z pół metra do bramki. Zresztą w drugiej połowie też tych okazji trochę było. Natomiast no tak to wygląda. To są warunki i realia drugoligowe. I naprawdę trzeba mocno się natrudzić, żeby te sytuacje bramkowe zamieniać na gole. Mam nadzieję, że utrzymamy taką swoją, gdzieś tam te swoje założenia, żeby te minimum dwie bramki w meczu zdobywać, bo wtedy często punktujemy. Tak naprawdę tylko ze Skrom nam się to nie udało. No i co? No, chcemy cały czas iść mocno do przodu, bo nie tak wyobrażaliśmy sobie sam start tych rozgrywek. Wiedzieliśmy, że czekałem nas trudne wyjazdy i tak naprawdę z tych trudnych wyjazdów przywieźliśmy punkty, a te dwa kolejne mecze były bez punktów i mimo, że ta gra z meczu na mecz wygląda lepiej, bo dzisiaj znowu ona wygląda jeszcze szczebelek lepiej i z Grom idziemy do przodu, z tymi punktami bywało różnie do tej pory w tych 5 meczach. Wiemy, że czeka nas teraz taki mini maraton 3 spotkań, sobota, środa, sobota. Wiemy, że gramy z bardzo trudnymi rywalami, bo Śląsk-Wrocław to będzie drużyna, która pewnie zostanie dosyć mocno wzmocniona zaciągiem z pierwszego zespołu, bo gra kadra i ekstraklasa, nie ma kolejki. Potem w środę gramy u siebie z Polkowicami, czyli aktualnym liderem. No i na zakończenie mamy mecz z Kaliszem, który jest taką drużyną może chimeryczną, natomiast w każdym meczu, nawet jak przegrywa, to stawia bardzo wysoko poprzeczkę. Także jesteśmy świadomi tego, chcieliśmy do świąt mieć ponad 45 punktów, także no trochę jeszcze jest przed nami, żeby ten rezultat był taki, jaki sobie zakładaliśmy i trzeba mocno się skupić na tym, żeby ze Śląskiem
powalczyć i z Wrocławia przywieźć też komplet punktów. Dziękuję również naszym kibicom, bo dzisiaj ponieśli nas do zwycięstwa i nawet w tych meczach, kiedy rezultat nie jest po naszej myśli, mocno nas wspierają, dopingują, nigdy nic złego za tego płotu nie słyszeliśmy, tylko zawsze są to pozytywne takie przyśpiewki, nas też to nakręca, cieszymy się, że w dzisiejszej dobie tej pandemii oni są cały czas z nami, mimo że nie ma ich bezpośrednio na stadionie. Dziękuję bardzo.